Tak jak obiecałem, tak jestem znowu z wami i dobre wieści są ze mną, a ja jestem jedną z dobrych wieści dla siebie i dla was. Jak żyjemy dla innych, to jesteśmy wtedy w harmonii i jesteśmy w jedności, w stanie świadomości, jaki zgodnie z boskim zamiarem, z boskim zamysłem otrzymaliśmy. Jak długo nie tracimy równowagi i nadal jesteśmy sobą i dobrą, żywą wieścią i miłością w akcji, duchem życzliwości, radości, szczęścia. Tak długo jesteśmy sobą. O co tu chodzi? O jedność z całością. Nie można być sobą, a mówić, ale to już nie jestem ja. Bo to jest wtedy rozdwojenie jaźni, na który cierpi cały świat. Ja jestem, jest wszystkim. Ja siedzę teraz tutaj w gnojnie koszalińskim, a wszystko wokół mnie, cała nieskończoność jest moją aurą. Tak żyjcie, kochani. To nie będzie niespodzianek, niemiłych szczególnie. Świat się zmienia ostatnio błyskawicznie, bo jedni chcą coś innego i tworzy się nowy obraz świata, a inni nie chcą, żeby to się zmieniło i trzymają kurczowo starego systemu. Się trzymają i innych utrzymują w tym systemie. Kogo utrzymują i jak mogą ich utrzymać? Za przyzwoleniem tych mas, które potakują. Chciałem się z wami tym razem czymś podzielić. Przed laty przeczytałem bardzo ciekawą książkę po angielsku. Byłem w Wiesbadenie posłuchać autorkę. Nazywała się Elizabeth Klarer i pochodziła z Afryki Południowej. Była żoną pułkownika lotnictwa prawdopodobnie, Armii Południowoafrykańskiej. Tytuł książki Beyond the Light Barrier, czyli poza barierą światła. Pani Elizabeth Klarer miała spotkanie z istotą pozaziemską, człekokształtną, człekopodobną. Przedstawiła się ta istota męska jako Akon i przypomniała pani Elizabeth Klarer, tak naprawdę ty nie jesteś panią Elizabeth Klarer, tylko żyjesz w niej, jesteś nieziemianką, tylko jesteś jedną z nas, a my przybyliśmy z Alfa Centauri. No tak, to każdy może takie rzeczy napisać, papier jest cierpliwy. Dzisiaj już ludzie myślą inaczej niż dawniej. Wtedy na jej wykłady przychodziło po kilkaset osób na całym świecie. Ta osoba przekazywała informacje, jak żyje się w innym systemie słonecznym. Ja kiedyś przetłumaczyłem z niemieckiego na polski jej książkę. Komuś pożyczyłem w Chicago. Zbyszek, jak jeszcze żyjesz, to zrób coś z tym. I ktoś powiedział mi, no przecież wiesz, że ci oddam. I się okazało, że nie wiedziałem dobrze i nie widziałem tego tłumaczenia, ale opowiem wam pokrótce meritum sprawy. Te istoty doglądają nas, są dość życzliwe dla nas i ta istota w swojej życzliwości, nie bacząc na to, że pani Elizabeth Klarer jest zamężna, podzielił się z nią swoją energią i 9 miesięcy później pani Elizabeth Klarer dostarczyła temu światu nowe ciało, hybrydę. I nazwała ją I-Link, bo tak sobie życzyła ta istota Akon z Alfa Centauri. Ten I-Link rósł i był chyba prekursorem obecnych dzieci kryształowych. Był wspaniały i trzeba go było ciągle chronić dlatego, bo w tamtych czasach przynajmniej takie krążyły plotki,
że agenci ZSRR, którzy byli wszędzie, chcieli go porwać, zabrać go do Moskwy i tam eksperci od genetyki i trepanacji czaszki postanowili zobaczyć, kim jest naprawdę i co się dzieje w komórkach mózgowych takiego geniusza. Ale to nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że tak się stało. Pytanie jest, czy tego rodzaju wspomnienia spisane przez innych ludzi służą nam w czymś, czy nie? Moim zdaniem tak. Możemy zadać sobie pytanie. No naprawdę, jeżeli Elizabeth Clarer nie była z rodu angielskiego, który zamieszkał w Afryce Południowej i nie nazywała się Elizabeth, tylko tak ją ochrzczono i nie Clarer po mężu, a z domu jeszcze inaczej, to kim ja jestem? Kwiatkowski, Moishe Cohen, Klaus Müller, Henry Ferguson, kim ja jestem? Bo nazwy, których używamy, nie są właściwymi nazwami, to nie jesteśmy my. My mówimy ja jestem, imię, nazwisko lub odwrotnej kolejności. Jestem I am George Ferguson. Ich bin Helmut Schneider. Jestem Kowalski. Jan, nie Józek. I tak dalej, ale zawsze mówimy ja jestem, to jest nasze prawdziwe imię. Ja jestem, to jest drganie duszy, jej imię, ponieważ każda dusza, każdy duch ma swoje drganie, specyficzne, uniwersalne, unikalne drganie. To jest jego kosmiczne imię. Czytając wówczas tą książkę, ja nie rozumiałem pewnej rzeczy. Akon powiedział do Elizabeth: znaleźliśmy ciebie i ponieważ chcemy ci przekazać informacje, które w tym świecie będą powielone. Jak on ją znalazł, skoro dopiero przed chwilą zlądował? Skąd wiedział, gdzie zlądować? Jak wiedział, jaka dusza jest w tym ciele? Kto czytał stare księgi hinduizmu, ten wie, że Wisznu potrafi robić takie zabawy, żeby z jednego ciała wyciągnąć duszę, włożyć do innego, z chłopca dziewczynkę, z dziewczynki do chłopczyka. Ciało rośnie, a ten duch jest przenoszony. Jak miała być rzeźnie winiątek, na przykład, jest opisane w hinduskim świecie, wtedy to jeszcze nie były Indie, tylko to były inne ludy, to właśnie tam się stało coś takiego, że miała być rzeźnie winiątek. I zanim Krishna, wysłaniec Wisznu, miał zejść w ciało, wielki demon Kamsa postanowił wymordować wszystkich chłopczyków. I ta dusza nie będzie mogła się wcielić i my rządzimy dalej. Ale Wisznu w swej mądrości znalazł dziewczynkę. Wyciągnął duszę z opakowania Krishna, włożył do opakowania dziewczynka i przechował ją tam w tym spichlerzu swoim tak długo, jak trzeba było. Później wyjął z dziewczynki tą duszę, która się przewróciła na pewno i ludzie mówili, o biedna, umarła, albo mówili, dzięki Bogu Wisznu wziął je do siebie. W zależności od stanu świadomości interpretujemy rzeczywistość. Włożył i umieścił z powrotem do ciała Kriszny i Kriszna wykonał swoje zadanie, które opisane jest w starej księdze Bhagavad Gita, którą też niegdyś przetłumaczyłem na język polski, też ktoś ode mnie pożyczył, no wiesz przecież, że ci oddam i poszło w świat to promieniowanie. Nie żałuję. I teraz tego wszystkiego uczymy się równocześnie, że są pewne istoty, że Alfa Centauri, tu jest pewien, powiedzmy, adres nam przekazany, jeżeli odpowiada nam stan świadomości tej istoty, Akona, to znaczy, że po wyjściu z ciała, jeżeli mój stan świadomości będzie podobny, ten obszar materialnego kosmosu, który nazywamy gwiazdozbiorem,
czyli układem słonecznym, układem planetarnym, będzie mnie przyciągać na zasadzie odpowiedników, rezonansu. Ja w sobie mam Alfa Centauri, Alfa Centauri ma cząstkę mnie w sobie, równe przyciągnie do siebie równe. Bo ja przyciągam do siebie to, to przyciąga do mnie to. Się nazywa rezonans. Tak będzie. Na pewno wśród was, kochani, są tacy, którzy tam trafią i tacy, którzy nie. Bo równe przyciągnie do siebie równe sobie. Jak się wchodzi, prawda, do kawiarni, co ostatnio było nam zabronione, prawda, i się widziało, jak siedzą znajomi i nieznajomi ludzie, to trzeba było wiedzieć, przy którym stoliku usiąść i z kim usiąść i o czym tam będziemy rozmawiać. Tak było w świecie przed covidianizmem. Później przyszły pewne złe duchy, mówią, najlepiej, że się w ogóle nie spotykali, bo wtedy jest wymiana informacji. Do budy, a te budy pozamykać. To dobra, będziemy sportem, się idziemy na siłownię. Nie z tego. Były wypadki, gdzie z siłowni wyrzucano klientów, których właściciel siłowni wpuścił. Świat się szybko zmienia. Ale my nie mamy tęsknić za tym, co było. My mamy tęsknić za takim stanem świadomości, żeby stąd wyjść. Jesteśmy przechodniami na ziemi, mówił Chrystus, nie ja. Jesteście przechodniami. Czy trafimy na Alfa Centauri? Czy trafimy na Plejady? Czy trafimy piętro wyżej? Do bardzo, bardzo wysokiego astralu? A może trafimy już do nieba? Do nieba cierpliwości, do nieba miłości, do nieba miłosierdzia dla tych, którzy nas dręczyli przez tysiące lat na ziemi i niejednokrotnie zniszczyli nam ciało. Raz mnie utopiono, raz mnie spalono, raz mnie nękano, raz mnie połamano kołem, ale my nie chcemy się zrewanżować. Nauczyliście nas być nieśmiertelnymi. Chodźcie z nami. To jest nasze hasło, to jest nowa pieśń wolności. Uwalniamy się od was. Ani was nie wleczemy ze sobą, ani was nie potrzebujemy w naszym życiu. To jest rozwiązanie. Nie wtrącajmy się w konflikty na ziemi. Zauważcie, pani Klarę, jak inni kontaktowcy na ziemi w latach 50., 60. opowiadali, zadawali pytanie, no ale skoro wy tu jesteście, obserwujecie, co się dzieje na ziemi, dlaczego nie wtrącicie się, nie zatrzymacie tego zła? Żebyście mogli się rozwijać, wszyscy odpowiedzieli. Nie tylko ci z Alfa Centauri, inni dobrze do nas nastawieni, życzliwie nastawieni bracia i siostry, mówili, żebyście mogli się rozwinąć. Wy musicie wyjść z tego świata. Jak długo wy nie wyjdziecie, tak długo to będzie istniało. Oni nie mogą bez was istnieć. Wy możecie istnieć bez władców, ale władca nigdy nie może istnieć bez niewolników. Wyjdźcie stamtąd. Tak zwany Mojżesz, do dziś tak zwana istota, anioł porządku, który przekazał, jak w porządku należy żyć i co nazwano dekalogiem, wyprowadził niewolników z Egiptu. To nie musi być Egipt na Bliskim Wschodzie, z ciemności. I niektórzy z nim wyszli dobrowolnie, Hebrajczycy, niektórzy wyszli, a niektórzy nie. I wyszła nawet żona czy córka faraona razem z nim z Egiptu, gdzie nie byli byle kim i żyli w pałacach. I wyszedł Korach, to tak jak w Polsce był doktor Kulczyk, najbogatszy człowiek owego Egiptu. Też wyszedł z Mojżeszem na pustynię. I nagle nie ci bogaci, którzy wyszli na pustynię, tylko ci biedni zaczęli marudzić. Komuno, wróć, my chcemy wracać do Egiptu, bo tam mieliśmy co jeść, tam mieliśmy co pić, tam mieliśmy się w co przyodziać i tam były tłuste rybki, tam były tłuste kurki, mogliśmy wszystko zażynać i zjadać.
A teraz na pustyni co mamy? Wolność. Nie, no to nie samym chlebem człowiek żyje. Chcemy jeszcze coś. I wtedy Mojżesz się strasznie zdenerwował, bo naród zebrał złoto, jakie miał, stopił złoto i stworzono bank złotego cielca. I zaczęli tańczyć wokoło. Jest jakiś kraj dziś na tym świecie, gdzie ludzie nie tańczą wokół złotego cielca. A cielec się jeszcze odgraża teraz, mówi teraz, ja nadal będę istniał cyfrowo, a wam zabiorę wasze kolorowe papierki, bo plastiku nie zbieram. Mogę ewentualnie na drogę was zadłużyć. Nadal to się dzieje, kochani. Trzeba się odwrócić i odejść, ale dokąd? Tam, gdzie chcemy żyć. Żebyśmy się znaleźli tam, gdzie chcemy żyć w przyszłości, musimy już teraz tak żyć. Bo czas nie istnieje, przestrzeń nie istnieje. Jeżeli w ogóle by istniała, to znaczy, że nas łączy. To jest tkanka łącząca. Musimy wrócić do przyszłości, w której chcemy żyć. Stamtąd wyszliśmy, stamtąd tam wrócimy. Jak to go dali dawni, ze wsi przylos i na wieś wróci. I tak to jest. Z tym was zostawiam, kochani, wracajcie do ojczyzny. Niech każdy z was wróci tam, gdzie będzie mu dobrze i gdzie będzie szczęśliwy. A kto chce zostać na ziemi, niech będzie szczęśliwy na ziemi. Ale niech nie cierpi, bo takie cierpienie nie ma sensu. Czy jesteś władcą, czy niewolnikiem, to nie ma sensu. To jest dobra wieść. Do następnego razu.